Siemeczko, jestem Pepetem Games. Witam was na nowym gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie zbierać trawę. Wezmę i być nowym nabytkiem. Tak, kupiłem przyczepę Pottingera Faro. Więcej dziesiątka. Koszt takiej przyczepki 150 tysięcy. Co minus? Bo lekko tam otargowałem, a już się sobie dołożyłem, więc 150 tysięcy wyszło. Jest to maszyna z w ramach rozliczenia, tak to można powiedzieć. Gościu go po prostu nową szczepę, to na rozliczenie. No i mi pasuje wszystko to, co było, jest. Czyli zakiszacz, wszystko jest. Ja sobie jeszcze kupiłem, właśnie w gazie się dostałem właśnie zakiszacz od tej firmy. Więc zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze jedną szczepę przywiozłem. Powiem szczerze, nawet to wygląda. W tej pryzmie, w tym silosie. Ładnie pocięte, wszystko elegancko. Więc zobaczymy, no, jedziemy. Trzeba trochę czasu, jeśli ma to się opierniczać, tylko wsiadamy i zasłuchamy, bo naprawdę jest roboty co niemiara. Jest 90 tysięcy kredytu, no bo mniej więcej tyle miałem na swoim koncie. Jeszcze odpchnąłem jedną rzecz, właśnie na szybko. Ojojojojoj. Czekajcie, żebym teraz nie odwali bolca. I powiem tak, 150 tysięcy to trochę jest skok z przyczepy mojej kronki, która była jedną siówką. Teraz przeszliśmy na bagatelną przyczepę, tak, bo to jest mieści około 30 km sześciennych mieści, czyli przybliżeniem 18 ton w tym stylu. No jest dość spora przyczepa. Nie oszukujmy się, no ale wiadomo, po takiego konia już chciałem mieć szczepę, która no będzie miała rację bytu, więc nie tu tak będzie, zobaczymy. Gabaretowo fajnie, no się nawet zgrywa ta szczepa z tym ciągnikiem. Chciałem klasę zapiąć, ale mówię, no po co, w sumie trzeba spadać pod tego ciągnika, który faktycznie będzie w nim chodził. Czyli szczepie, no odpuszczamy, jedziemy. Dziękuję wam jeszcze za obecność wczoraj na wczorajszym live, który był właśnie. Wygadaliśmy sobie to wszystko. Tutaj na naszym gospodarstwie powiem trochę roboty było. Bo ponad 2 godziny live'a. Więc naprawdę jest co nie miara roboty było. Ale na szczęście się udało. Tutaj robimy wszystko w sianą kieszonkę. Jeżeli w pyzmę wszystko robimy. Tamte 2-3 kawałki to będziemy robić sobie w sianą. Miałem robić wszystko w pyzmę, ale powiem szczerze, no nie wiem, czy jest sens. Ja tak sobie na spokojnie usiadłem, ponieważ no siano też nie mam za bogato. To jest po jedno. A po drugie, tej pyzmy też będzie za dużo. Prawdopodobnie. Więc wolę nie ryzykować. Nie robić wiadomo ile tej pyzmy. Kurza będzie za 2 miesiące do cięcia, za miesiąc nawet 2, chyba już zobaczymy, trochę susza jest, ale jakoś tam kurza wytrzymuje presję bez deszczu, jakaś dobra odmiana mi się trafiła, więc na szczęście teraz lecie. Nie chcę aż tak dużo nawalić, bo wiadomo, trochę te kromki moje jedzą, nie ukrywam tego wszystkiego, ale też nie chcę przesadzić. Więc prawdopodobnie tylko ta pyzma pójdzie. Jeśli nie, to chociaż belki tam to jeszcze spasuje, zobaczymy. Ale też czuję, że ta pyzma, którą właśnie robimy, to będzie dość sporawa. Nie ma co się oszukiwać. To jest 30 km sześcienne. Te przyczepy. Po prześniaków sobie to ogólnie nie robimy, jak widzicie też. To wyliczenie przeżycia realnego, że po prześniaków sobie nie robię. Tak samo tutaj. To może pogadać z gościem, czy będzie tego pola się okupić, bo będzie mi to bardziej pasowało właśnie po kurze. Chcę sobie tu siać. Więc muszę pokarać tutaj. Teraz chcę trochę wyodemnić tutaj gospodarstwo, żeby też miało swoje, powiedzmy, pola wokół siebie. Więc aż to będzie ogarnąć. Ale lecimy. Lokalam to wypełnia na szczepy, tak żeby pasowało po sami i jest elegancko. Dobrze, ten ciągnik jest kupiony 3 na godzinę. A pewnie troszeczkę ma co ciągnąć. Mi 205 koni ma co ciągnąć szczepę. Ale no,
Jest, ja się miałem tam dobrze pojechać, myśmy nie mieli siole, jak pojechali. Tam dobrze się pamiętam, że ogólnie jest sprzedana, zaliczkowana, właśnie tego też miałem pieniądze na to. Szczepka za dziszkę. Idzie. Więc praktycznie można powiedzieć, że nic nie straciłem na tym szczepie. Tak się nie mylę, bo chyba 12 dawałem. Tyle tu używałem, a teraz się tutaj otwieram, więc no nie ma, ale praktycznie nic nie straci. Zrobiła. A tą szczepę można też po części powiedzieć, bo jednak tutaj przejść te usługi na Pryzmę też jeździłem właśnie. Ta szczepa też tego ty tutaj jest skupiona przede wszystkim, bo ja zarobki, tak jak to zawsze u mnie bywa. Więc jest dobrze. Dobra, teraz tylko tak, rozkminić tutaj sytuację, bo tutaj nie ukrywam, nie testowałem tych Sinusów i zastanawiam się, jak one będą się zachowywać pod tym względem. Czy będą odpowiednią prędkość rozładunkową, bo tego zbytnio to nie testowałem. Czekajcie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze. I dobra, leci. No bo łatwo sobie leci. No, później się to będzie mogło nie case'a, będziemy sobie gdzie to ogarniać. A tak, wysyp masz zajebiście szybki, więc no mi to pasuje. Ja widzę, mam tanieszą szczepę, to jednak mogę 3 na godzinę jeździć. Bo miałem idealnie ścianę wysypaną. Coś widzę, że jeszcze rzeczkę zostało. To jest taka zaciągnięcie. To nie chcesz dosypać? Dobra, no, nie chcesz dosypać, to zamykamy, jeździmy. Pora czasu manować. Żeby to było blisko, bo człowiek się nie spinał, a to troszeczkę kawałek nogi jest, przejechać. A ja nie włączam nic, na jeżdżę, tak by jeżdżę. Chociaż nie, policja nie kawał może. Żeby włączę te światła i bomby, jak sobie tam kręcą się. Ale tak myślę, że tak 10 przyczep takich będzie tutaj przywiezionych. Bo myślę, że te 320, około tych 300 ton powinno mi starczyć. Metrów sześciennych powinno mi starczyć. Do, myślę, gdzieś w granicach listopada, więc będzie dobrze. Wiecie, bo ja tak muszę zrobić, żeby te sieno kiszonki mam szczególnie mało. Bo teraz te sieno kiszonki w belkach mam tylko 8-15. I teraz w Pyzmie trochę będzie, bo jeszcze zanim to ukiśnie. Weźmy to za 2 miesiące, tak, a będzie wrzesień, będziemy na Pyzmie na kiszonkę też ciąć. Więc no, troszeczkę tego to będzie. A co będzie też dla mnie pasudne? Bo nie będę musiał bikom dawać kukurydzy, tylko będę mu sobie dawać siano kiszonkę właśnie. I się znaleźć mnie lepiej niż kukurydzą. Nie wiem, takie mam odczucie. Słuchajcie, teraz odwalimy sobie ligę. O, tak, cyk. Już sami grzejemy. Ale nie wyłączam światem, nie wyłączam już teraz nic. Będę później zapominał i będzie lipa. I tak. Już. Teraz będzie dobrze, bo dużo ludzi będzie jeszcze eksternie teraz na usługi właśnie zbierać jeszcze przyczepą. Teraz zobaczymy, że to właśnie do przyczepy ma. Trochę ludzi podchodziło właśnie. Muszę sobie pogadać z paroma osobami, czy to jakimś gościem, tym, znaczy naszym znajomym pogadać, żeby przyjeżdżał mi po prostu tu pomagał z usłudze. W sensie przypomnie jeździł moim ciągnikiem, bo sam trochę będę miał ciężko. Bo patrząc na to, no to chyba mam tej roboty tutaj. Czekajcie, muszę jakoś to wykręcić. Troszeczkę źle zrobiłem, bo że poprzednio raz nie zrobiłem. To już troszeczkę żałuję. Z jednej strony, bo szczepy to by było chyba bardziej pasowne. Bo pod pasem to tam jeszcze pół biedy. A dobra, tam się lekko pokręcimy też, nie będzie tak źle. Wiecie, no popatrzyłem jeszcze na tą samą przyczepę, no ale jednak już mamy długą przyczepę, większą. Coś mi się zbugowało, skreślił mi się, dobra, czekajcie, ja sobie tu wezmę ogarnę. Jakoś próbuję, czy mi się zakopał. Aha, drzewko wjechał, zajebiście. Tak, nie przewidziałem. O, patrzcie, no, puśćmy ten to nasz. Nie baczcie mi, że tak to może zrobić. No, troszeczkę dupki dałem tutaj. Nie będę ukrywał pod tym względem.
że tego poprzedniaka może przy Szymoku, żeby poprzedniaka zabić. Ale przy Szymoku to już będzie na pewno lepsza zgrabiaka, bo ta zgrabiaka już jest za mała, mimo wszystko, ona jest 3 lata, później nas przenosi. A ta pewnie, właśnie, tamta się może dostanie z tego względu, że to będzie kawałki, będzie może lepiej mi ją grabić, a większą kupię sobie po prostu, żeby komfortowo zbierać później takie połacie, to większa będzie takich większych połaci, a mniejsza będzie właśnie takich mniejszych kawałeczków do grabienia. Tak mam na mi zamiar, a to finalnie będzie, zobaczymy. A to na przyszły rok. Na ten rok na razie już nie planuję jakichś większych inwestycji, poza jeszcze wywrotką, która jest zakrapana, która już jest w remoncie, więc tutaj jeszcze przepad tylko wleci i to wszystko w tym roku. Tak mam przynajmniej zamiar. Chyba raczej Grubera nie będę kupił, watażowkę już kupiłem, razie z tym John Deere'em, więc raczej więcej no, nie mam zamiaru kupować, inwestować, bo teraz jeszcze będę chciał iść paść pola, ma się takiego wykupić tutaj. I to wszystko, mi się zdaje, że powinno być elegancko wtedy. Bo ja się tutaj też będę liczył, być tutaj w pyzmie od razu, przygotowywać, bo w przyszłym miesiącu już tu będą krowy wstawiane. Więc już muszę tej paszy tutaj też przygotować. A to nie ma tak źle, naprawdę, pod tym względem. No to muszę 180 tysięcy mieć gdzieś w mieszaniu, bo 10-40 tysięcy muszę mieć gotówki na właśnie zakup tutaj tych krów i zatrudnienie pracownika dychę na rękę wykładam, niech tylko przychodzi, niech pracuje i ja będę zadowolony. Więc ja się bardzo z tego cieszę, że powolku już będę tutaj już prowadzał, bo tam wiecie, delikatne remonty jeszcze są tam robione przez Baciaka, Baciak przyjeżdża, pomaga tutaj właśnie w remontach. Impact właśnie tam na ten na podwórze. Dobra, teraz tak, ja chcę muszę jakoś to rozkminić, bo się zaraz będę musiał chyba z tej strony teraz wjechać. Mam nadzieję, że się jeszcze wdrapię. Tą szczepą, dobra, wdrapałem się, ale muszę będę musiał chyba zaraz. Dobra, już się przechwaciłem tutaj. No to zaraz sobie tu wziąć i chyba ogarnąć. No, już sobie odwaliłem lipę. To nieciekawą lipę. Ale jakoś będzie tu. Wejdziemy sobie na szybkości, wejdziemy do case'a, żeby to skrepniemy trochę, bo nie potrzeby przy okazji, tu już jesteśmy. Wiecie, z jednej strony mi się śpieszy, no a nie aż tyle, żebym ja sobie tutaj pyzm nie ogarnął. Wejdziemy sobie od tej mańki. Lasa nie odpinamy od kusiaki nawet, to powiem szczerze, że mnie nie będę kombinował. Sobie case'em płyniętym, przecież on też jest w miarę ciężki ciągnik, więc jeszcze z balastem z przodu to w ogóle robi robotę dobrą. Więc mi nie ma sensu brać i trudować tutaj z innym ciągnikiem. Tam w sumie najbardziej mi pasuje pod pyzmę. Jest dość fajny, zwinny, jeśli tak to można nazwać. Ale powiem szczerze, tutaj testowałem te silosy, myślałem, że będzie się wysypywać, na szczęście się nie wysypują, więc tu już jest plus na tej przyczep, na tej pyzmy. No mi na tyle, żeby wiecie, nie wychodziło tak jak właśnie z tych małych pyzemek było, więc nie jest tak źle. Czekam na dwójkę, na ile jechał dwójką, 9, no, nie za szybko, wolno, powinien trochę wolniej jeździć. Jakoś miałem no stronie to ogarnąć. To jest taka krótka pyzma, tak? W razie czego to te dwie pyzmy będą przeznaczone na siano kieszonkę. Bo tu kwestia to na pewno ta pyzma powinna, tak mi się wydaje, staje, wystarczyć na to, żeby pomieścić tam te 600 ton. Co do czego dojdzie. Właśnie kukurydzy. Ale zobaczymy. Jeszcze tego nie wiem. Testy są tych pyzm.
która aktualnie mamy ile? Mamy 87 tysięcy. Mamy takie pół silosku, więc pojemnościowo raczej nie przeskoczyłem tego zbytnio. Ale jakościowo, bo tu już jest betonowy silos, nie mam co się tutaj bawić. No bo to jest silos 5 na 18, na długościowo jest zajebisty. Ale jednak patrząc, mogę zrobić jakieś 25 silosy, ale lepiej mieć dwa silosy i to wszystko w temacie, niż się później tutaj bawić w jeden taki długi. No tutaj powiedzmy też tak często nie robimy, tak? Ostatnio raz powiedzmy chyba byliśmy z 4 sezony temu na odcinku. Właśnie jak kupiliśmy Hardwickę chyba tą... No nie, to my mieliśmy nie Sigma, tylko jeszcze inną skupiliśmy. Asej. Jak to tam kupiliśmy, to już w ogóle robimy, powiedzmy. Nie tyle, nie powiedzmy tylko maloty. Wszystko, więc no tutaj jest coś ciekawie. Ale ładnie się umiata, bo ten ciubek tak trochę nie wygra, nie wychodzi. Tutaj mi... nie wiem, czy to trzeba jechać później małym kajtem, to jakoś fajnie jeszcze zapchnąć. Ale myślę, że takie te 150 ton to powinno to raczej wejść palcem w nosie, bo to jest... właśnie, że to jeszcze pół pyzmy tak nie widać, żeby było. No, nieźle. Nie wiem, czemu nie chcę tego czubka tak trochę zdjąć. Porozgniatać bardziej. A dobra, to się nie później oganiało. Teraz zjedziemy. Chyba zjedziemy i nie jedziemy dalej uwozić. Jeszcze jedną szczypę przywieźć, bo to jest 17 minuta. A tam chcemy zrobić mi dopiero tyle co nic w zasadzie. Więc... ale nie ma tak źle, moim zdaniem. Pod tym względem, więc a i tak się działa, do czego cieszy. Tu będzie wąki nasiano. I pewnie jutro już będzie odcinek nagrywany z sierpnia, żeby zrobić żniwa, żeby ogarnąć temat właśnie żniw, bo trzeba zrobić zbiory, jeszcze trzeba będzie popracować słomy, przygotować pod rzepaki, znaczy rzepaki na sierpniu, no na sierpniu będzie trochę, no tak, zbyt dużo roboty na jednym miesiącu wyszło, no ale nic na to człowiek nie poradzi. Że tak się jakoś ułożyły siebie, bo na pewno będzie owies, będzie pszenica. Nie wiem, co tam jeszcze mam w ogóle pozasiewane, tak szczerze, nie ukrywam, nie pamiętam, co ja w ogóle siadłem tak na szybko teraz, ale gdzie się zbierało, nie się widziało, się mówi, więc ma tragedii teraz, tak patrzę, że czemu nie mogę sobie upuścić tej szczepionki, nie ma tego dziś na o, właśnie o to mi chodzi, bo o, takiego. Mogę sobie tego dyśla opuścić. Ale nie, no jest fajnie. Jednak przeskok z takiej przyczepy, z tamtej przyczepy na tą jest coś już konkretnego, tak? Ale konkretny ciągnik pod nią jest. Więc to już pasuje. No i co? Po drugie przyczepa też będzie zajebiście wyglądała. I powinna się sprawdzać przy kukurydzy. Nie mimo wszystko, no bo jednak tutaj ta przyczepa też zajebiście wygląda. Będzie zajebiście robiła. Kryzy, tylko muszę, będę musiał chyba tą siateczkę pozdejmować. A czy wiecie, no też nureczki pozdejmować, żeby po prostu komfortowo sobie tutaj naspiwać właśnie kukurydzę. Tak to nie będzie tak źle. Bo chciałem jeszcze kupić jakąś wędrościówkę typową, co też myślałem nad tym. Bo tu powiedzę, ale chyba na razie no, też nie będę naszarał takimi pieniądzami, bo pieniądze pieniądzmi, a też trzeba jakoś tym niedobrze dobrze nie szaleć nazbytnio, bo
Wiecie, przypalała się nie sztuka, później będzie ciężko jakoś to pospadać, kiedy to się naściąga. Nie wiadomo ile. Kadowaniem przyciążonym, nie wiem czemu. Alba, nie będę się wypatrzył teraz. Będę dopiero patrzył, jak skończę sobie nagrywanie. Ale już może 1/4 pola już jest zebrana, więc tak nie jest źle. Więc no 1/4 to było stówka. Teraz stuwencja i będzie. Jak to powiedzieć? Jeśli takie 4 razy, te 4 tysięcy, to może będzie dobrze. Będzie dobrze. Znaczy bardzo cieszę. Ja się nawet cieszę teraz, że jednak ten ciągnik teraz będzie miał co ciągnąć. Stoboskopy, wszystko jest. Dlatego chciałem ten ciągnik kupić. Zajebiście wygląda. Co jak co? On mi się strasznie podobał. Podobał mi się też ten starszy Jelonek. Ale patrząc na to, że no mogłem kupić sobie nowszego, to mam tego nowszego kupić. To jest tak, nie jest jakiś tam wybitnie młody, ten Johnny. No ale już jest młodszy niż te case moje, które mam. Te też pewnie podejrzewam, że w niedalekiej przyszłości pewnie pójdą do sprzedania, ktoś leci innego. Przede wszystkim myślę nad sprzedażą case'a tego 5120. Znaczy jesiennego mniejszego, z którym do inwestowania, przełożenie tura do tego dużego, może mi się uda jakoś tam to przebić, żeby pasowała rama. I to wszystko może mniej więcej gabarytowo jest to samo. Może się uda tak zrobić. I no i co? W tym mały case pójdzie na sprzedaż, a ten większy będzie ten tura będzie elegancko chodził. Tak mi się zdaje. A zaraz zobaczymy, bo chciałbym coś nowszego jeszcze kupić. Ale już nie w tym roku prawdopodobnie, chyba że mi naprawdę jeszcze odbije i kupię jeszcze jeden dzionik. Właśnie. Tego nikt nie wie, co ja tu będę miał w głowie, bo sam już powoli nie wiem. Bo człowiek chce grać, nagrywać, bawić się tymi modyfikacjami, bo człowiek tylko nagrywa, gra i nagrywa jednocześnie, nic więcej człowiek nie robi. Dobra, teraz tak, cyk, na środek. Oj, dobra, niepotrzebnie folgowałem, dobra? Lepa, ta po się. Patrzcie, bo teraz na niej jest z tyłu, czy się otwiera wszystko, czy nie. O, już tak. O, bym tak może wysypiła cały czas. To może by to lepiej wyglądało, a tak to trochę dałem lipy. O, to jest takiego i jest git. Chyba jedziemy jeszcze po jedną. Będziemy kończyć wtedy. Ale myślę, że pół pola to powinno wejść, tej pół łąki powinno wejść mi na tą jedną, powiedzmy pół na drugą. I jakoś tam będzie w miarę to komfortowo będzie wyglądać pod tym względem. Tak mi się zdaje. Ale nie no, dźwięk jelenia, no zajebiście. Coś pięknego. To będziecie widzieć, będziemy się widzieć już na sierpniu. No i będzie cały tydzień oporowo na sierpniu. Prawdopodobnie jak nie dłużej. Bo jednak żniwa trzeba obrobić, trzeba pasować co my, mówię, tak wspomniałem, uprawić obwodniki, porzucać. To da się wadżyta. Właśnie na kieszonkę. Więc roboty, co nie miara, będziemy mieli, no ale no nic na to człowiek nie poradzi, bo musi to zrobić. I tej paszy sobie da robić. Mimo wszystko, chyba że w tym roku tak mi wyjdzie, że ta trawa, siano i kukurydza starczy mi praktycznie na no, co najmniej pół roku, no więcej, na rok czasu, no to wtedy będę musiał sobie kalkulować, czy będę miał sens robić po prostu żyto na kieszonkę, czy może czegoś innego nie robić. A zobaczymy. Tego jeszcze nie wiem. A to wszystko wyjdzie, bo po prostu nie wiem jeszcze. Na pewno jeszcze wiem, że dla hektarów, że to na kieszonkę tutaj farmingowego, czyli 8 hektarów, że to będzie cięciane na kieszonkę do cięcia, będzie pod kukurydzę, więc. Ale to będzie, tego nie wiem. Czy po soi, jeszcze mógłbym w sierpniu zrobić. Nie, w sierpniu, we wrześniu chyba jest soja.
we wrześniu by pasowało jeszcze zasiać sobie żyto ciągle. I będzie luksus. No ale jest, trochę jest tego jeszcze do zbierania. Myślałem, że trochę szybciej to będzie szło, mimo wszystko tej przyczepy. No ale na to jest odbiór troszeczkę daleki, więc to się nie ma co z jednej strony dziwić. Znaczy, jak kupiłem gospodarkę tutaj i zasiął sobie ten, a już... jest ta obłość, taka w miarę jest komfortowa, a tak to... to chałupa będzie podemontowana podobno mnie. Miałem możliwość, pracownicy, znaczy inaczej, już jest montowana wszystkie te budynki. Możliwość, wiadomo, nie wymieniam dachów, nic, bo to nie wiadomo co będzie, może później się postawi jakiś nowy dom na pracowników. Więc wiecie, na razie nie ma co szaleć. Tutaj naprawdę mam plan na dość sporą gospodarkę tutaj zrobić, bo no, tu jest naprawdę zajebisty potencjał tutaj pod względem zabudowy i wszystkiego. Więc przede wszystkim jest to rozwój tutaj, bo tu jest większy rozwój chyba nawet tak na moim gospodarstwie głównym. Więc tutaj, no, aby tylko inwestować pieniądze, mieć inwestować dobre, dobrym z tego słowa znaczeniu i będzie git. Chyba ludziska, nie przedłużamy, to jeszcze dzisiaj odcinek na dziś jest, więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek będzie składował, chcecie, w górę komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.